Cześć Miedziowi. Witajcie w kolejnym odcinku Miedziowych Gadek. Dzisiaj jest ze mną Michał Nalepa. Dzień dobry. Możemy zacząć rundkę wokół boiska. Michał, ja słyszałam, że ty masz aż 4 dzieci i chciałam ciebie spytać, jak wygląda logistyczne planowanie dnia z 4 dzieci, bo to nie jest mało. No wszystko się zgadza, tak. Mam 4 dzieci, 3 chłopaków, 1 dziewczynkę, która urodziła się, jest najmłodsza, rok temu, 7-latka, 5-latka i 3-latka. No to tym bardziej, bo to bardzo małe dzieci. No zgadza się, zgadza się. No na pewno dużą rolę w tym wszystkim ma żona, która ona planuje, kto, co, gdzie, kiedy będzie robił. Tak, macie taki harmonogram na lodówce? Na lodówce nie, ale ta logistyka jest w naszym dniu bardzo ważna. Mhm. Zawieźć, przywieźć, kiedy, gdzie. Wiadomo, też dochodzą różne zajęcia. Starszy już też poszedł do pierwszej klasy teraz. Chodzi też tutaj na Akademię Zagłębia, tak samo jak 5-latek. Te treningi nie zawsze są w tych samych godzinach, do tego trzeba jechać, przywieźć, do tego na jakiś spacerek z 3-latkiem, z roczną córeczką, dlatego trochę zamieszania jest, jest co robić, ale jesteśmy z tego ogólnie wszystkiego bardzo zadowoleni, bo wiadomo, te nasze dzieci dają dużo nerwów. Czasami. Jak to małe dzieci, trzeba dużo cierpliwości na pewno. Dokładnie, dokładnie. Nikt tyle nerwów nie zje, ale tak samo nikt nie da mi tyle radości, co dzieci, bo później, wiadomo, gra się w piłkę, ale nie można cały czas myśleć o tej piłce i to jest najlepsza odskocznia. Te dzieci, ta radość, zabawy również z nimi po treningach. No właśnie i chciałam ciebie spytać, czy w ogóle według ciebie ciężko jest pogodzić życie takiego taty piłkarza? Bo wiadomo, są obozy, wyjazdy. Jak to wygląda wtedy? Myślę, że nie jest jakoś bardzo ciężko. Trzeba o siebie dbać, trzeba umieć też odpoczywać. Trzeba też się dobrze prowadzić. Wiadomo, jeść dobrze i przede wszystkim no, dbać o siebie. Mhm. Bo wiadomo, jakbyś coś jeszcze robił na boku, to wiadomo, tej siły później byłoby mniej. Dlatego to wszystko musi być no zorganizowane przede wszystkim. No właśnie, a propos twoich synków w akademii, to chciałam zapytać, jak im się tam podoba i czy widzisz na przykład taką możliwość, taką szansę w nich, że mogą też to robić w przyszłości? Na początku ogólnie powiem wam szczerze, że jak tutaj przyszedłem na te zajęcia dla akademii, no to byłem bardzo zaskoczony, bo nie wiem, wszedłem, to widziałem 200 dzieciaków w pomarańczowych strojach, bo akurat wtedy było tak, że każdy rocznik jakoś się tak trafiło, że miał chyba o podobnej godzinie. Jedni się mijali, jedni wchodzili, drudzy wychodzili. No i naprawdę jest to zorganizowane, fajnie to wygląda. Jest już nabór od 6 lat, 7, 8, w każdym roczniku po 25 dzieci. Mhm. Trenerzy naprawdę mają bardzo fajne podejście do nich, bo gdzieś tam udało mi się też być na jednym czy dwóch treningach, posłuchać, popatrzeć. To naprawdę pod tym względem tutaj jest top. No i wiadomo, że te dzieci mają też lepszą perspektywę, żeby po prostu zaistnieć gdzieś w przyszłości. A chciałbyś, żeby też mieli możliwość być profesjonalnym piłkarzem? Czy raczej widzisz tego jakieś minusy i może wolałbyś, żeby poszli inną drogą? Oczywiście oni patrzą na tatę, chodzą na mecze, lubią oglądać i chcą grać, dlatego mają taką możliwość, ale ja jestem ostatni do tego, żeby namawiać, żeby grali w piłkę. Niech robią co chcą, niech będą przede wszystkim zadowoleni i szczęśliwi z tego, co robią, a nie na siłę grają w piłkę. Dokładnie, to najważniejsze. Chciałam jeszcze zahaczyć o wątek twojego pobytu na Węgrzech, bo chwilę tam byłeś. Czy mógłbyś trochę o tym powiedzieć? Jak tam było? Jak wspominasz ten czas? Jaki to kraj? No, ja byłem na Węgrzech w Ferencváros 3 lata. No to sporo w sumie. Tak, ogólnie cały okres wspominamy bardzo fajnie, ten pierwszy rok to wiadomo, bardzo fajne miasto. Wtedy jeszcze nie mieliśmy dzieci. To było można poznać miasto, wszystko zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I naprawdę pod tym względem polecam każdemu, żeby pojechał do Budapesztu i zobaczył, jak jest fajnie też na Węgrzech, niedaleko jest Balaton. Też dużo czasu tam spędzaliśmy. Jeżeli chodzi o sam klub, to bardzo fajny, bardzo fajna baza. Myślę, że nie mają się czego wstydzić na tle jakby europejskim, bo
jak ja tam przychodziłem, to zdobywaliśmy mistrzostwo, 3 razy puchary, jakieś super puchary, a mimo wszystko klub tak jakby nie był jakiegoś z tego hura zadowolony, bo dla nich był celem, żeby grać w europejskich pucharach. I teraz nie dziwię się, że klub wyszedł na taki poziom, że tam jest, bo wszystko było dobrze, bardzo poukładane. A czy z perspektywy czasu mógłbyś wrócić za granicę, czy jednak czujesz, że Polska to swoje miejsce? Czy w ogóle bardzo się różni takie życie za granicą od takiego w Polsce? No, różni się, wiadomo, że nie ma tych znajomych, nie ma bliskich. W Budapeszcie też jest specyficzny pod kątem języka, bo żeby węgierskiego się nauczyć, to bym pewnie potrzebował jeszcze 10 lat, żeby tam być, bo ogólnie... Trudny język. Chodzą słuchy, że chiński i węgierski to są 2 najtrudniejsze języki, także... I zgadzasz się. I zgadzam się z tym, tak. Dlatego ogólnie no, miasto fajne i godne polecenia. Tak, ale jednak wolałbyś tutaj być? Czy gdyby, nie wiem, była taka sytuacja, że wróciłbyś za granicę, to jesteś na to otwarty, czy nie bardzo? Jak byliśmy na Węgrzech, mieliśmy opcję przedłużenia po 2 latach, jak się nie mylę, o kolejne 3 lata kontraktu, ale no nie zdecydowaliśmy się na to. Mimo tego, że nam się podobało, było fajnie, to chcieliśmy poszukać już też czego innego. Rozumiem. I na koniec chciałam Ciebie spytać, czy w ogóle w tym wszystkim masz czas na jakąś inną pasję poza piłką nożną? Czy czymś się interesujesz? Teraz mamy taki okres w życiu, że nawet trochę ciężko jest, żeby cokolwiek innego robić niż skupić się. Ja lubię analizować mecze, lubię oglądać mecze, lubię patrzeć na to, czemu coś z czegoś wynika i dlaczego tak się dzieje. Dlatego lubię też to robić po treningach. No a wiadomo, resztę dnia to praktycznie w tym momencie naszego życia zabierają nam dzieci. I absolutnie na to nie narzekamy i jesteśmy nawet z tego zadowoleni, ale wiadomo, że na te może przyszłe jakieś hobby czy coś, to przyjdzie czas. Przyjdzie jeszcze kiedyś czas, a na razie najważniejsze są dzieci i rodzina, wiadomo. Zgadza się. Dobrze, Michał. Bardzo Ci dziękuję.